Powiedziano mi, że w tym sezonie nie ma Pani przy wszystkich konkurencjach. Jak wygląda więc ta współpraca? Ja zostałam niedawno mamą po raz drugi i to nie jest tak, że łatwo jest wrócić do swojego starego życia i do tego wiru pracy, dlatego pracuję na pół etatu. Produkcja tak to wszystko zorganizowała, żeby było mi jak najłatwiej, za co im bardzo dziękuję. Pracuję na pół etatu, czyli czasem siedzę na tej kanapie, stoję na tym podejściu, a czasami ktoś mnie zastępuje. Mamy fantastycznych gości, doskonałych szefów kuchni, którzy są jak mnie nie ma, a później jak przychodzę, to po prostu Michel mi tylko opowiada, co się działo, kto co ugotował, opowiada wszystko z takimi szczegółami, że ja czuję, jakbym tutaj była. No a jak wracam, to po prostu z wielką chęcią jem, odpoczywam, tak? Bo w pracy też człowiek odpoczywa, a potem jak tylko kończymy, to ja pędzę do domu i już przytulam moje bobasy. Właśnie, jeżeli dobrze sięgam pamięcią, to zarówno po porodzie córeczki, jak i teraz Gucia jest Pani na planie. Czy jakoś się różni w ogóle tamten czas od tego? Tak, bo teraz muszę znaleźć opiekę nie dla jednego dziecka, tylko dla dwójki, więc w ogóle mam oczywiście męża, tatę, dzieci, mam moją mamę, mam nianię, jakoś oni wszyscy dzielą się, jest taki wielki grafik, gdzie wszystko jest rozpisane. Myślę, że rację mieli wszyscy ci, którzy mówili, że z dwójką jest trudniej niż z jednym. Zdecydowanie, podwójna trudność. Pani Magda ma swoją restaurację, pan Michel już otwiera nowy koncept przy Campinosie, no i mi się wydaje, że też wiele osób czeka na coś od pani. Słyszałem, że, przynajmniej tak czytam w ostatnim wywiadzie, że co pół roku zmienia się koncepcja, to jaka jest teraz w głowie i jaka jest szansa, że namacalnie będziemy mogli uścisnąć klamkę drzwi? Ja teraz mam taką koncepcję i takie marzenie, żeby się wyspać. Nie spałam od 3 lat ani jednej nocy, więc myślę, że jak zacznę przesypiać noce, to wtedy zacznę myśleć o jakiejś swojej restauracji. No i tak naprawdę myślę, że to będzie zależało od dzieci, czyli od tego, jak mi się uda poukładać wszystkie klocki w domu i poczuć, że to jest ten odpowiedni moment, żeby moja rodzina na tym nie ucierpiała, bo jak wiadomo, restauracja, swoje miejsce jest bardzo, bardzo angażujące i jak w MasterChefie ja mogę pracować na pół etatu, o tyle w swojej restauracji nie, więc myślę, że to nie jest najlepszy czas na tego typu rozmowy, ale może kiedyś, wiesz co, nie wiem, porozmawiamy za rok, to ci powiem, czy przysypiam noce i czy coś otwieram. No to nie jest może też tak, że wszyscy o to pytają, a to nie jest po prostu na przykład dla pani priorytet? To nie musi być marzenie każdej osoby. Tak, jest to marzenie, ale to nie jest priorytet. W tym momencie priorytetem są dla mnie moje dzieciaki i największym marzeniem wspólne długie wakacje i słuchaj, to marzenie zrealizuję, kończę zdjęcia i następnego dnia lecimy i będziemy razem i to jest najlepsze. Całą czwórką? Tak. O to, bo te podróże samolotem są, no, różnie rodzice do tego podchodzą, ale to piękny czas, jeżeli będzie faktycznie wspólny. Tak, plus przyległości, dziadkowie, teściowie, kuzyni, wiesz, im więcej dzieci do pomocy, znaczy dzieci, im więcej ludzi do pomocy przy dzieciach, tym lepiej.